Trzymam wszystkim rodzicom, to teraz kanecznik z Ghost of Tsushima. Idziemy sobie zrobić kolejną mityczną odpowiedź. Ja powiedziałem odpowiedź. Nie no, opowieść. I tym razem idziemy do muzyka w Kyoshi, musimy odszukać. Ja sobie poskakam tutaj, błynot. Bliżej. No, tu już jakiś haczek. O, kwiatek. Nie mamy kwiatek. Zapas, jakieś kapliczka w ogóle tutaj. Zrobimy takie. Dużo wybudowana. Albo tam się ktoś myje. Gdzieś tutaj mamy tego muzyka, właśnie. Siemano. Chodź, panie. Historia Uchitsunego czeka. Masz kwiatkę obok siebie. Ale chyba jego zabrać niestety nie mogę. Dawno temu pałac cesarski nawiedzał skrzydlaty demon. Władca posłał po Uchitsunego, najsłynniejszego wtedy łucznika, który władał bronią pobłogosławioną przez Kami. Kiedy demon powrócił, Uchitsune był gotów. Dzięki swemu łukowi strzelał celniej i dalej niż ktokolwiek inny w całej Japonii. Wypuścił pojedynczą strzałę, która przebiła serce demona. Gdy ten padł, ostatnim tchnieniem zdążył przekląć Uchitsunego. Wkrótce Uchitsune zaczął widzieć go wszędzie. Jego legendarny łuk nigdy nie chybiał. Lecz każdemu trafieniu towarzyszył wyraźnie ludzki krzyk. Znaleziono go, podążając za śladem ciał. Wielu chciało go zgładzić, ale cesarz zlitował się nad Uchitsunem. Łucznika wygnano na Tsushimę, gdzie lata później zmarł, samotny i zapomniany niemal przez wszystkich. Łuk pogromcy demonów pozostał po jego śmierci w ukryciu. Niektórzy mówią, że czeka na godnego mistrza, inni, że wciąż ciąży na nim klątwa demona. Klątwa demona. Klątwa Uchitsunego. Okej. Okay. No, czuję, że to będzie jakieś starcie nauki. Spotkanie tego questa, pojedynek nauki. Przeklęty czy nie, to musi być potężny łuk. Uważaj, mój panie. Łuk wzbudza mrok w tych, którzy go szukają. Będę pamiętać. Tylko gdzie mam zacząć poszukiwania? Aby uspokoić umysł, Uchitsune często spacerował wybrzeżem. Uwielbiał tamtejsze niebieskie hortensje. Może okażą się wskazówką. Takie hortensje jak masz tutaj obok siebie? Chyba idziemy. Gdzieś tam są strony. Oho, a to jest zwierzenie. Chyba by się góra iść. Doskoczę? Doskoczę. Jok złapał. Piękna sprawa. Ja myślę, że na to jeszcze. I czy tam poprawi się coś świeci? Albo ja mam z widu już, nie wiem. Nie lubię. To mi się przewidziała, tam jest bambus. Ale mi się nie chce po tego bambusa iść. Ale po tych kwiatkach już jak najbardziej. A myśli w Benchu. No i rzeczywiście co są tutaj te niebieskie hortensje. Jak wspominał Grajek. Muszę być blisko. Niebieskie hortensje, jak wspominał Grajek. Muszę być blisko. Odpaliła się dwa razy to samo. No dobra, no, tu już hortensji nie ma. A co dobra są tutaj dalej? O, i drzewo. Dziwne. Grobowiec jest otwarty. I co, tu na dół? No nie wiem. Strasznie ciemno to jest. Ja trochę jestem skonsternowany, teraz gdzie mam iść? Wybrzeże raczej nie. Nie, dobra, powiem, być tam na dół. Przecież ja tylko tego kwiatu odbiorę. Hej, bang. A będzie jest to zejście na dół. Gdzieś tutaj, okej. Okay. Albo przyciskamy się. Boż, jak tu ciemno, nic nie widzę. Okej, okay. Wchodzimy. Sztandar. Wyspa otoczona niebieskimi kwiatami. Łuk Uchitsunego może tu być. I skrzynka. Tu spoczywa Uchitsune. A dobra, jest skrzynka trumna.
Piękna sprawa, nie ma tych przejścia dawa? Ja to wyjdę. O. Okej. To chyba jest spadanie, tak? Nie ma nic. Uga, fajnie, że się to rozjaśnia. A, ja widzę, zrobiłem kółka. To trzeba było przeskoczyć. No dobra. To dla mięsa. Jeszcze raz. A ja mówię, co musimy szukać tego, co? Tej wyspy. Nie, nie chcę grać. Nie chcę grać. Albo jump. Teraz pykło. Dobra, no jesteśmy. Zostaw ten przeklęty. Co to? Przynosi tylko śmierć. Podpalił hortensję śmierć. Nosił maskę demona Tengu, a to był strzał ostrzegawczy. Muszę pozostać czujny. Dobra, gdzie jest to drzewo? Drzewo jest. Chwila. Mieli mi się kto wyszła. Gdzie teraz jest to góra? To jest wyjście z tego grubowca. Nie wiem, gdzie jest tam. Nie wiem, jak stąd wyjść trochę. No dobra, widzę, widzę się gdzieś tam tą stronę, to po prostu tam pójdę. Może do piekania by było sobie odwet, nie wiem, w sumie. Chyba daleka. Wyspa, 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 taka. Ja nie wiem, tylko jedyna ta wyspa. No nie wiem, czemu to się znowu wzięło. I uczyłem co to jest, że to jest granie na plecy i wyciąganie tej kartki. I pod tym samym klawiszą. Nie ma, ale tam coś mamy. Ej, kasa jelenia. Co tam u was? Ale krzyki hojda, by go słychać. I się zmęczyliśmy. Nawet i teraz. No, poszukaj wyspy. O nie, co się stało? Kablu nie odłączaj się. Dobra, wbijamy na górę. Widzę, że sobie wypatrzymy niebo. Tam jest wyspa Mongolów. No są tu jakieś wyspy, no są, tylko no... Tak. No nie wiem, tak. Zawiduję na tym hortensję, ewidentnie. A tu hortensji nie ma żadnych, praktycznie. Więc mam wrażenie, że to coś zrobiłem niebywałe. O. No ma, to na przykład dosyć duże. Całe wybrzeże tutaj praktycznie obejmuje. Pewnie nie zajdę. Nowego tędy. No może być pełna znalezienia tej wyspy, tak czuję. A to chyba jest tamta. Tam. Jak mi się wydaje. No. To przydałoby się jakoś na to zejść. O. Jest to wiele co utrudnia naszej sytuacji. Dobra, dawać mi tylko na... Jest coś kaga. Damy i jedziemy. Widzisz, coś leżało, czego nie mogę podnieść, ciekawe. Nie, to jest na sobie tamta wyspa. Jak nic. Ja trzeba na dół zejść. Jakoś... Jestem ciekaw, czy jakbym się zdupił na kanie, to czy bym przeżył. Nie wiem. Wolnie testować. A na razie co, bo wjeżdżamy tylko i wyłącznie do góry. No co to tutaj się stało? Okej. Okay. Ja poproszę sobie samolot, dla jakiś tu opierzucę. Drugie do świata widziałem, no właśnie. Kota nie zostawię. Wejdziemy dalej. Dobra, nie chwyt. Chyba tu można sobie zejść. Teraz schodzimy. Tak, ładno można. Okej. Okay. No to wygląda jak kapliczka z tego kamienia. Ale nie widziałem tej kapliczki, to ja nie widzę.
Ciekawa metoda schodzenia. Ciekawa. Jest to jedna była kapliczka? Dobra, gdyby to jest też, gdzie jest ta wyspa? Tam jest ta wyspa. No, byłam pięciu kamienia. Niechowo. A ja tu zajdę jakoś na plażę, czy też kupa? O. No, nie zajdę tam. Trzeba szukać gdzieś dalej. Ewentualnie tutaj w dół. Ale też tego nie widzę jakoś. No, nie ma opcji. Dobra, idziemy dalej. Jak widzisz, jest kapliczka. Kapliczka żaby. No okej. Okay. No, idziemy dalej. Zobaczmy, czy możemy wezwać Kagę już. Chyba mamy gdzieś. Siadamy, idziemy. Dobra, może nie tak blisko krawędzi. Jeszcze zdupimy jeszcze zaraz. Dobra, są niebieskie hortensje, to jest dobry znak. Aha, dobra, to było dziwne. Dobra, mamy zjazd na plażę. Niebieskie kwiaty. A no niebieskie kwiaty, niebieskie. Dobra, mamy tu zjazd na plażę. Chyba mamy tędy po lewej tutaj. No. Tak. No dobra, tędy. Dobra, jadę tam zjechać, widzę na plażę już. Nawet spoko się szuka takich miejsc. Nawet. Chociaż wyspa do znalezienia była, to też całkiem prosto. Chyba zejdźmy z konia i idźmy normalnie. No ma, trzeba płynąć. Raz kiedyś o jakim nazwie będzie chyba. Tam do środka mamy wejść? No do środka, okej. Okay. No tu mam kolejny rysunek. Góra otoczona niebieskimi kwiatami. Łuk Ucitsunego może tu być. To jest góra, co? Dobra, a mam czy tutaj coś więcej, czy tylko to? Dobra, tylko ta. Troszkę góry. O, nowo ognie się strzały. Szukaj dalej! A cóż Hima upadnie! Dość! Mów jaśniej! To twoja ostatnia szansa! Zostaw ten łuk! No, ale dlaczego mam go zostawić? Halo, bombo. O co ci chodzi w ogóle? Nie wiem, dziwny typ. Chyba zjeżdżamy stąd. Kaga się czeka, czeka? Da. Czeka Kaga. Widzę kwiatka od razu, jest nice. No mam, tego jest będzie ciężej znaleźć. Nie może być ciężej. Dobra, skoczamy. I jedziemy. Może to on trzeba będzie długi. Nie wiem czemu. Może przez to szukańsko jest. Bo tędy przejadę nawet. Gdzie mogę mu jechać? Tam. Okej, okay, no dobra. Więc odbijamy tu ze skałą. Go. Wiesz, zejdę na mapę. Olej, duży obszar. Duży. No dobra, no nic to. Jak trzeba, to trzeba. Chcemy mieć łukę skończyć mityczną odpowiedź, no to go. Weźcie metrów jeszcze przed nami. No są te góry jeszcze tutaj, pasmo górskie. Chyba muszą być jeszcze co niebieskie kwiaty. Mogę widać złoty las. I właśnie, złoty las. Gdzie jest złoty las? Złoty las jest tutaj. To jest, złoty las jest z tyłu, więc wiatr będzie z drugiej strony jakby. Czyli od tej strony jakoś będzie wjazd na tą górę. Tego pomyślę, też to zobaczę. Tak, to będzie jakoś od tej strony. Będzie wjazd. Już nie wiem, czy nie powinienem tu jeszcze na górę wjechać już. Nie byłoby betej. Więc sobie zachętnie wjadę. Mam jakieś ludzie tutaj. Nie chcę mi się nawet bawić. Nie chcę umrą. No,
no idziemy tutaj. Złote lasy w tamtą stronę, no właśnie, ale gdzie widać już. To mi się wydaje, że to nawet wcześniej będzie. Bo stąd jest nawet taki widok. Złoty las widać, on jest tam daleko, to wygląda jakby to nic było jakby tak. No to nie jest złoty las. O. Mapa. Może być jeszcze tutaj. Ale no nie wiem, jakoś nie widzę tego. No można zobaczyć. Bo to nie to nawet jakby to było gdzieś daleko. Od tego niebieskiego lasu, a nie widzę hotensji to w ogóle. Nigdzie w pobliżu tu ich nie ma. Nawet to lokalizacja to chyba nie tutaj. Nie no, zerknijmy co my tu mamy. Nie tutaj nie odkryto lokalizacja. Nie wiem co to jest. Ja nie będę nawet tutaj oganiał nic. Co ja tutaj sprawa z tym? Chyba no pojedźmy dalej po prostu. Zobaczyć co będzie. Ja chcę wybrać do góry? No mogę teoretycznie, ale nie wiem czy zaraz nie będę musiał wypić na dół. Chyba zresztą może będzie tutaj w prawo. Hortensja, Hortensja, gdzie wy jesteście? Jeszcze raz zobaczmy ten rysunek. O, takie trzy szczyty. No nie wiem, nie wiem. Zobaczmy jak to na mapie wygląda. Na mapie to wygląda świetnie. Mam cenię gdzieś na końcu tej strefy, to też może być. O dobra, koń się przewróci. To są Kikaga? Nie taki był pan? Ej, na serio, gdzie są hortensje? Gdzie jest obóz jakiś? Obóz kwestów. Nie, może gdzieś będzie w tamtą stronę? O, o, dobra. Ostrożnie tutaj. A może to to? Są takie w sumie trzy te, trzy góry. Obok siebie. Także nie ma hortensji, no ale... Ale mogę zawsze usknąć. I to jest to miejsce. O, luj! Zgon. Dobra, tego nie było. Gdzie jestem? Dobra, jestem obok. Na szczęście. Dobra, powoli teraz. Bo się znowu zdupię i będzie po mnie. Dobra, po kamykach, powolutku. Dobra, żyjemy. To czy widziałem obrażenia? A, hortensję widziałem. Dobra, to na stówie sobie skończą hortensję. Nie ma ich widać wcześniej. Kwiaty, to właściwa droga. Ciekawe, czy tutaj jest łuk, czy... Jeszcze jeden punkt będzie. Do znalezienia. Ale się przekonamy. O, wow, ładnie tutaj. Jakieś ruiny. I troszkę się zmęczyliśmy. Ja sobie będę tutaj. Weź długi łuk. Dobra, mamy go. Oczywiście sobie leży. Łuk Uchitsunego. Uchitsunego. Ej, teraz klątwa demona leci na nas. I ładny w sumie ten łuk. Taki czarno-czerwony. Aha, chcę teraz pójdę? A nie. Jest przeklęty. Do końca swych dni będziesz widział tylko śmierć. Aha. Pojedynek demonów. Dlaczego chcę na mnie walczyć to halo? Bo tak trochę nie ogarniam. Zakręciłem się w tym momencie. Nie wiem. No, trzeba go po prostu pokonać i zobaczyć, co się wydarzy. Ua, dobra. Już mnie ciął. Bang, bang. A masz, nie byłem pieczęcia. Nie ma gajki. Nie boisz się demonicznej klątwy.
Najpierw wypędzę Mongołów z ojczyzny. A nie boję się. Potem pomyślę o klątwie. Dobra, idealne polowanie. Wyciśniemy z tego dalej. Uła, dobra, to bolało. Szkoda, lubię te walki straszne. Dobra, tniemy te typy. Styk. Nie ma gęby. Zobaczysz. Co zobacza? Przeszmy? Nie biorę tych tym typy. Uła, podwójnie. Styk. Styk. A ty wykańczy mnie raz na cięcia. Elo, nie ma ci typy. Do maniotęgu. I znowu się przewracamy. Jakieś karety na akrocyki były w tym wołku. Czy ulatniały tyle lat? Klątwa Ucidzunego. No bo no żyjemy. O. Klątwa Ucidzunego. Koniec misji. No dobra. Łuk mamy na plecach już, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli to nie, klątwa została pokonana. Długi łuk, wysokie obrażenie, przybliżenie, przyludnie, czasie nasiągnięcie i brak możliwości celowania przedpisania. Dobra, czyli mamy strzelać tylko na stojąco. I wybuchowe strzały, nice. Dobra, dwa. No i dobra, mamy. Jedno branie. No zwykłe strzały są ciężkie strzały, okej. Okay. Jest trzeba potem przybijać kamień i zabijać opancerzonych wrogów. Ej, nice. Ja sobie ładno to miejsce jest. Strasznie ładno. Drugie krew. Nie wiem, czy to z tego demona na tęgu, czy jak. Nie wiem, zerknijmy sobie jeszcze na mapkę. Czy my mamy coś do zrobienia? Tak z questów? Na razie nie widzę. Widzę tylko miejscówki i ogólnie eksploracje. I odbijanie miejsc. Dobra, ja wam w tym momencie podziękuję za oglądanie. To był Ghost of Tsushima. Ja byłem Daftos. W kolejnych odcinkach chyba sobie polecimy tutaj już, na drugą wyspę. O tu. Pewnie sobie może nawet kwestię główną zaczniemy. Zobaczymy. No ale co? Jeśli się podobało, zostawcie lajka, suba. I widzimy się w kolejnym odcinku. Bye bye.